Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny, ale już przedostatni, 14 wykład z cyklu Ekonomia Wartości. Tematem dzisiejszego wykładu jest relacja pomiędzy subiektywizmem, relacja subiektywizmu i obiektywizmu wartości. Wykład się nazywa Między subiektywizmem i obiektywizmem wartości. Pierwotnie on był planowany jako trzeci w kolejności. No ale później wybuchła pandemia, przez pewien czas wszyscy się musieliśmy dostosować do nowych warunków pracy, do pracy zdalnej. Tak się złożyło, że w związku z tym postanowiłem przenieść ten wykład na niemalże sam koniec cyklu, ale może i dobrze, dlatego że zacząłem od tego, czym jest ekonomia wartości, a prawie na końcu będziemy rozmawiać o ważnej kwestii, która wiąże się z wartościami, wręcz podstawowej kwestii i kwestii czysto filozoficznej. Dlatego nic dziwnego, że do tego wykładu zaprosiłem osoby, które są dla mnie szczególnie ważne. Obydwu panów znam. Pana profesora Piotra Augustyniaka, kolegę z mojej pracującego w Katedrze Filozofii. Z Piotrem się znamy wiele, wiele, wiele lat i także mu sporo osobiście zawdzięczam. A pana profesora Tadeusza Gadacza nie znam tak długo, ale od kiedy go poznałem, to uwielbiam spotkania z panem profesorem, także i czytanie tekstów pana profesora. Tadeusz Gadacz pracuje na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest filozofem i religioznawcą i od razu dodam, że wykład poprzedni, który był przedstawiony dwa dni temu, jest wykładem, którym od Tadeusz, od ciebie wziąłem motto, to jest wykład o Uniwersytecie Idei, od ciebie wziąłem motto, tą wielką, wspaniałą myśl, której pokazujesz, jakie znaczenie uniwersytet ma dla tego, co najważniejsze w ogóle w życiu, a nie tylko w życiu szkolnictwa wyższego i studentów czy nauczycieli akademickich. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Środkową część wykładu wypełni rozmowa między panami profesorami, której się będę uważnie przysłuchiwał. Ponieważ wątek, który dzisiaj podejmujemy, jest jednym z najpoważniejszych wątków filozoficznych i trudno, żeby ekonomista jakoś bardzo się garnął do wypowiadania na ten temat, aczkolwiek oczywiście w książce, na której podstawie zbudowałem cykl wykładów, ta problematyka subiektywizmu i obiektywizmu wartości się pojawia i panowie z pewnością podejmą te wątki, które chcę na początku zaproponować, a które są w mojej książce bardzo pewnie ogólnie i schematycznie przedstawione. Więc dziękując za zaproszenie, przechodzę do wykładu i jak zwykle zaczynam od motto. Tym razem przyjąłem myśl także osoby ważnej dla Krakowa, profesora Romana Ingardena, jednego z największych filozofów XX wieku. Mało w sumie w Krakowie wiemy i moim zdaniem zdecydowanie za mało o tej wielkiej postaci. Filozofa, który znacznie więcej znaczy w literaturze innych krajów i w innych krajach niż w Polsce czy w Krakowie. Akurat gdy raz rozpoczynałem studia, pan profesor Ingarden żył, wkrótce potem zmarł, jest pochowany na cmentarzu rakowickim. A jedną z jego prac, najczęściej cytowaną, choć to nie jest najważniejsza praca, jest książeczka o człowieku, więc tej często cytowanej pracy, raczej upowszechnieniowej, wydało to wydawnictwo literackie, pochodzi następująca myśl. Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości, tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią, człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości. Więc zmagamy się ze swoją biologicznością, przezwyciężamy, nie możemy jej porzucić, ale możemy nad nią wyrosnąć, nad nią zapanować, nad swoją własną zwierzęcością. I o tym mówi profesor Ingarden, namawiając do wysiłku, który wiąże się
wychodzeniem poza swoje biologiczne, nasze biologiczne ograniczenie. To sylwetka profesora Ingardena. Tak jak wspomniałem, głównie jest filozofem XX wieku, urodził się trochę wcześniej, zmarł w roku 1970. Książeczka o człowieku jest wydana później, ale tutaj są inne wielkie prace, wielkie dzieła filozoficzne profesora, które warto naprawdę studiować. One wymagają głębokich studiów, ale je warto studiować. Teraz, zanim panowie profesorowie rozpoczną między sobą dyskusję, no nie chcę powiedzieć spór, ale może i będzie to spór, w filozofii to absolutnie dopuszczalne, wytoczyć spory pomiędzy subiektywizmem i obiektywizmem wartości, chciałem przedstawić tezy, które wynikają z mojej refleksji. Ja nie chcę powiedzieć, że to są tezy, które należy przyjąć, przeciwnie, należy je dyskutować, ale chciałbym stworzyć kontekst do debaty, dyskursu panów profesorów. Jest 10 takich tez, które na początku chcę przedstawić. Otóż centralnym problemem filozofii wartości jest to, czy źródłem wartości jest człowiek, czy też znajduje się ono poza nim, czyli jest względem niego transcendentne, zewnętrzne, a zarazem w konsekwencji absolutne. Jeśli uzna się, że źródło wartości znajduje się poza człowiekiem, to generalnie jawią się dwie przeciwstawne możliwości. W filozofii obydwie miały swoje wielkie nurty rozwojowe, a więc, że to poza ludzkie źródło to są bezosobowe wieczne idee, tu się kłania Platon, lub jest nim wieczny osobowy Bóg, tu choćby możemy przywołać świętego Tomasza z Akwinu. Problemem tych, którzy uważają, że źródłem wartości jest człowiek, czyli że jest ono subiektywne, staje się to, jak uniknąć ich skrajnej relatywizacji. Czyli czy można i w jaki sposób ewentualnie, uznając, że człowiek jest źródłem wartości, zobiektywizować to. Z kolei problemem tych, którzy uważają, że źródło wartości jest zewnętrzne, transcendentne i w pewnym sensie absolutne. Staje się to, jak pogodzić absolutność wartości z wolnością człowieka, czyli jak dopuścić w jakimś sensie ich subiektywność. Czyli ci, którzy je wartości subiektywizują, mają problem z ich ewentualną obiektywizacją. W każdym razie to stanowi dla nich wyzwanie, a ci, którzy wartości obiektywizują, dla nich wyzwaniem jest to, czy dopuścić i w jakim zakresie subiektywizację. Wielu kontynuatorów wielkiego i wiecznego, bo ten spór nigdy nie zaniknie, o naturę wartości, próbowała przekraczać linię demarkacyjną między obiektywizmem i subiektywizmem wartości. Wspomniałem, na czym ta próba przekraczania by mogła polegać. Otóż ja proponuję, by uznać, że tę linię demarkacyjną trzeba usunąć. Teraz, co to oznacza usunąć taką linię? To znaczy przyjąć, że wartości są i subiektywne, i obiektywne zarazem. No i teraz tak, w jaki sposób można uczynić, zrozumieć, zinterpretować wartości jako subiektywne i obiektywne zarazem? One nie są absolutne, bo są wytwarzane i do pewnego stopnia zmienne. Nadaje się im nowe interpretacje. Ale też te nowe interpretacje nie są swobodnie dobierane, bowiem stanowią fundament porządku społecznego, porządku wspólnotowego, który jednostki wiąże. Stanowią więc swego rodzaju idealny wymiar rzeczywistości społecznej, tyle że istniejący w formie wspólnoty społecznej. Jeśli zanika wspólnota, to zanika jej idealne, w tym znaczeniu transcendentne wobec jednostek i wobec konkretnej wspólnoty, bo to jest mowa o wspólnocie w ogóle, czyli o ludzkości, odniesienie. To oznacza, że to prowadzi do takiego wniosku, że wartość istnieje, ale nie jest to byt ani stan, ale jako zjawisko społeczne, jako fenomen, który jest wytwarzany i wytwarzaniu służy.
Wartość wynika ze społecznych interakcji i podtrzymuje te interakcje. Jeśli jednak jest uznawana, czyli doceniana, jest wytworem zarówno działania, jak i poznania. To jest dla mnie niezwykle ważne, żeby uznać, że wartość jest wytwarzana za sprawą działania i za sprawą poznania. Nie chcę tego mocno oddzielać. Wartość wytwarzana rodzi wspólnotę wytwarzania. Jeśli proces wytwarzania wartości jest podtrzymywany, to tym samym następuje instytucjonalizacja wspólnoty, rozumiana jako umacnianie jej aksjonormatywnego ukonstytuowania. Właśnie w tym poprzednim wykładzie, w którym cytowałem profesora Tadeusza Gadacza, mówiłem, że Uniwersytet Idea to jest taki uniwersytet, który jest z jednej strony organizacją, z drugiej strony instytucją. I że tworzy instytucję wspólnota uniwersytecka. Wspólnota, której działanie i sposób działania wytwarza wartości akademickie. W tym sensie, jeśli ta wspólnota wytwarza wartości akademickie, to zarazem jest na czym umocować te wartości. Tym samym uniwersytet staje się instytucją, czyli ma aksjonormatywne ukonstytuowanie. Jeśli uniwersytet nie jest wspólnotą, jest po prostu zbiorowością, to wtedy te wartości akademickie nie mogą być wytwarzane. Wspólnota zanika i słabnie ta aksjonormatywna podstawa uniwersytetu. Uniwersalizacja wartości polega też na tym, czyli bo uniwersalizacja oznacza, że ono ma takie szersze, transcendentne odniesienie, że generuje ona ogólnodostępne dobro, z którego mogą korzystać także ci, którzy sami tej wartości nie wytwarzają. Przykładem może być wiedza lub zaufanie. Wiedzę wytwarzamy na uniwersytecie, ale wiedza nie służy tylko uniwersytetowi i ludziom uniwersytetu. Może być wykorzystywana znacznie szerzej i jest wykorzystywana. W tym sensie dobro generowane w procesie wytwarzania wartości stanowi zasób, z którego korzystają inni, czy to wytwarzając inne wartości, czy też instrumentalizując i przetwarzając takie wartości, jak na przykład wiedza, aby wytwarzać konkretne dobra lub po prostu móc działać. Teza ósma, tylko współistnienie i współoddziaływanie niezależnych aktorów umożliwia wytwarzanie wartości. Inaczej mówiąc, jeśli ten proces ma się odbyć, to on musi mieć swoje umocowanie w tym, że istnieją autonomiczni aktorzy, niezależni w jakimś sensie od siebie. Znaczy autonomia oznacza, że oni mają możliwość bycia niezależnymi, co nie znaczy, że odcinają się, nie współtworzą, nie współdziałają. Inaczej wartości nie można wytwarzać. Nie ma świata społecznego pojedynczej podmiotowości i pojedynczej wartości. Wielopodmiotowość i różnorodność aksjologiczna czynią świat społeczny możliwym i zdolnym do rozwoju, a rozwój oznacza, że świat społeczny może przetrwać. Proces wytwarzania wartości jest złożony nie tylko dlatego, że jest wielopodmiotowy, ale także dlatego, że nie wytwarza się pojedynczej wartości, lecz ich wiązkę. Jedne wartości warunkują wytwarzanie innych. Na przykład często mówimy w ekonomii, że nie da się wytwarzać wartości ekonomicznych bez zaufania. W konsekwencji jednak jesteśmy skazani na kojarzenie i godzenie różnych wartości. Konflikt wartości jest w związku z tym nieunikniony. Oznacza to, że musimy wypracowywać normy, które umożliwiają godzenie różnych wartości, ich uzgadnianie, a także rozstrzyganie konfliktu wartości. Nie jest to jednak możliwe, jeśli wartości są przez określonych aktorów rozumiane i ujmowane fundamentalnie. To znaczy są przez nich uznawane za absolutne i niepodważalne. Fundamentalizmów nie da się pojednać. Pozostaje wtedy albo pokojowa koegzystencja i ekumenizm, lub otwarta wojna. Wartości są relacyjne w podwójnym sensie, podmiotowym i przedmiotowym. Pierwsza postać relacyjności obiektywizuje wartości, a druga subiektywizuje. Tego nie różnicuje kwestia potrzeby. Występuje ona w pierwszym i w drugim przypadku, tylko że o innego rodzaju potrzeby chodzi.
Jedna to potrzeba sensu, druga to potrzeba użycia. Jedna egzystencjalna, druga instrumentalna. Zaspokojenie jednych i drugich potrzeb jest konieczne. Nie możemy zaspokajać tylko potrzeb egzystencjalnych, nie zaspokajając instrumentalnych. Wartości nie zaspokajają ich wprost, ale pośrednio. Przez dobro w przypadku wartości egzystencjalnych i dobra w przypadku wartości instrumentalnych. Ja wrócę później do tego podwójnej natury procesu wytwarzania wartości. To dzisiaj, teraz nie jest potrzebne. Natomiast zanim udzielę głosu obydwu panom profesorów, chciałem przywołać swojego nauczyciela filozofii. Ja co prawda chodziłem do liceum, w którym była propedeutyka filozofii, więc z filozofią zetknąłem się wcześniej i czytałem prace filozoficzne jeszcze w szkole średniej. A profesor Węgrzycki był profesorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej, bo tak się wtedy nasza uczelnia nazywała, do którego chodziłem na wykład z filozofii. To był najpiękniejszy wykład, w którym uczestniczyłem. Później z panem profesorem współpracowałem, między innymi zakładałem filozoficzne koło dyskusyjne, którego opiekunem tego specyficznego koła naukowego był profesor Węgrzecki. Sporo osób wtedy studiowało równolegle do ekonomii filozofię. Część z tych osób pracowała lub pracuje w katedrze filozofii. To była dosyć spora grupa osób. I profesor Węgrzecki, co jest niezwykle ważne, był uczniem profesora Ingardena. Więc to taka piękna tradycja Krakowa i uniwersyteckiego Krakowa, kiedy odwołujemy się do naszych poprzedników i widzimy ten ciąg rozwojowy. To właśnie ten proces, który jest istotą uniwersytetu, proces rozwoju, proces stawania na ramionach swoich wielkich poprzedników. Profesor Węgrzecki uczył mnie filozofii, jeszcze raz podkreślam, zaraził mnie filozofią. Ja jakby w ostatnich latach mocno wróciłem do tych czasów z początku studiów, właśnie dlatego, że zacząłem się zajmować ekonomią wartości. I tutaj chcę przywołać w tej pierwszej części, na zakończenie tej pierwszej części, myśl profesora Węgrzeckiego, no, która bardzo ściśle nawiązuje do tego motto, które przedstawiłem, którego autorem jest Roman Ingarden. Konsekwencją narzucenia i hegemonii określonego systemu wartości jest tyrania, niezależnie od tego, jak duża grupa, w tym także większość społeczeństwa, sądzi, że jest to uzasadnione. Takie dążenie, profesor Węgrzecki to słusznie podkreśla, wynika z przekonania, że wartością obiektywnie przysługuje władza nad człowiekiem, że są ponadludzkie. Nie byłyby przez ludzi wytwarzane, lecz miałyby nad nimi panować, wyposażone w jakieś siły, które kierowałyby ludźmi. Co mówił profesor Ingarden? My potrzebujemy świata wartości, żeby wyjść poza swoją zwierzęcość. Ale ten świat wartości, którego potrzebujemy, jest przez nas współwytwarzany, dodaje profesor Adam Węgrzecki. A teraz moi znakomici goście, profesor Piotr Augustyniak, jeszcze raz przypomnę, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, i profesor Tadeusz Gadacz, Akademia Górniczo-Hutnicza. I bardzo proszę panów profesorów o przykład dyskursu filozoficznego wokół tak fundamentalnego zagadnienia. Tadeuszu, kto ktoś panu zacząć? Musi zacząć. Jak chcecie. Według uznania. To może ja zacznę. Tadeusz, chcę zacząć jako gość. Na sam początek przypomnieć trochę informacji historycznych dotyczących kwestii aksjologii i problemów z nimi związanych. Otóż warto przypomnieć, że aksjologia jest tą dziedziną filozofii, która powstała dość późno, ukształtowała się dopiero na przełomie XIX i XX wieku, co nie oznacza, że problematyka wartości nie występowała dużo wcześniej, tylko występowała raczej jako problematyka hierarchii dóbr. Natomiast tymi nurtami filozofii, które przyczyniły się do rozwoju aksjologii, czyli nauki o wartościach, była fenomenologia, następnie francuska filozofia ducha,
oraz neokantyzm. I wśród tych trzech nurtów pojawiło się wielu wybitnych myślicieli. Szczególnie fenomenologia miała tutaj fundamentalne znaczenie dla rozwoju aksjologii. Warto wspomnieć o takich myślicielach jak Max Scheler, jak Dietrich von Hildebrandt, jak Nikolaj Hartmann. No właśnie w Polsce, w Krakowie, Roman Ingarden, profesor Adam Węgrzycki jako jego uczeń i inny uczeń Ingardena, ksiądz profesor Tischner. I otóż jednym z takich właśnie fundamentalnych sporów o wartości był spór o ich obiektywizm. Czy wartości są obiektywne, czy są subiektywne? I większość z tych klasycznych już przedstawicieli aksjologii stała raczej na stanowisku obiektywizmu aksjologicznego, twierdząc, że wartości istnieją jakby niezależnie od nas, mówiąc krótko, prawda? To jest troszkę tak jak z prawdami w sobie w naukach dedukcyjnych. Jeśli mówię, że trójkąt jest trójkątny, to trójkątność jest wewnętrzną cechą trójkąta i zupełnie nie ma znaczenia nasza opinia ani przekonanie. I nawet gdyby cały świat oszalał i mówił, że trójkąt ma cztery boki, to nic to nie zmienia w naturze trójkąta, że on ma boki trzy. A zatem, krótko mówiąc, nasze subiektywne nastawienie nic tutaj nie zmienia. Spróbujmy przyjrzeć się takiemu oto widokowi, czy przykładowi, który być może ten spór nam zobrazuje. Załóżmy, że kilka osób patrzy o świcie na piękne słońce wznoszące się nad Tatrami, prawda, oświetlające ośnieżone góry, cudowny widok. No i teraz stawiamy pytanie, czy to piękno, które widzimy, jest pięknem obiektywnym, niezależnym od nas, a zatem góry o świcie oświetlone słońcem byłyby piękne bez względu na to, czy je ktoś ogląda, czy nie, czy też one są tylko subiektywnym wrażeniem w nas wywołane. Gdyby były subiektywnym wrażeniem, no to wtedy można powiedzieć, że jednemu ten widok się podoba i on jest piękny, innemu się nie podoba, nie jest piękny i tak dalej. A zatem mielibyśmy tutaj takie stanowisko radykalnego obiektywizmu i radykalnego subiektywizmu, no i oczywiście pewne stanowiska pośrednie. I to samo może dotyczyć dzieł sztuki, prawda? Czy obrazy Rembrandta są piękne dlatego, że ktoś stoi przed nimi i wywołują one w nim jakieś subiektywne wrażenie piękna, czy też te obrazy są piękne, dlatego je chronimy i one są piękne nawet wtedy, gdy światło zgaśnie w muzeum i nikt na nie nie patrzy. Otóż inny z polskich filozofów, który zajmował się aksjologią, Władysław Tatarkiewicz, właśnie dostrzegając ten problem, podzielił wartości na umowne i obiektywne. Jako przykład wartości umownych, myślę, że to akurat dla ekonomii dobry przykład, jest pieniądz, prawda? I umawiamy się, że fragment papieru zadrukowany i odpowiednio zabezpieczony, prawda, z odpowiednią wydrukowaną cyfrą, jest reprezentantem pewnych wartości ekonomicznych. To pytanie, czy za tymi wartościami stoi siła gospodarki, prawda, czy tak jak dawniej jakieś zasoby, na przykład złota w Banku Narodowym. No, jeżeli to jest tylko papier, to jest tylko kwestia wartości umownej i te wartości tracą absolutnie znaczenie wtedy, kiedy zaczyna się upadek gospodarki i jakaś radykalna inflacja. Podobnie obiektywistą aksjologicznym był Max Scheler, który nie tylko mówił, że wartości są obiektywne, ale wręcz je hierarchizował. I warto tutaj przypomnieć tę hierarchię wartości Schellera. Prawda? On najniżej jakby w hierarchii stawiał wartości hedoniczne, które oczywiście są wartościami. Smaczna kawa, prawda, dobre jedzenie, odpoczynek, to są wartości, ale wyżej powiada, cenimy wartości właśnie instrumentalne, wartości techniczne, takie jak sprawność narzędzia, prawda, czy funkcjonalność mieszkania. Jeszcze wyżej w tej hierarchii cenił wartości witalne, od łacińskiego vita vitae, czyli związane z życiem, prawda? To jest wartość zdrowia na przykład i przeciwnej mu choroby jako wartości negatywnej. Jeszcze wyżej stawiał wartości tak zwane duchowe, do których zaliczał wartości moralne, takie jak na przykład sprawiedliwość, prawość, wartości estetyczne, takie jak piękno, czy wartości
intelektualne, takie jak na przykład wiedza i wykształcenie. Natomiast najwyżej w hierarchii stawiał wartość sakrum. I tu jest jakby odpowiedź na pytanie profesora Hausnera. On rzeczywiście wiązał ten obiektywizm z wartości z jakimś wymiarem religijnym. Inni myśliciele niekoniecznie, na przykład Nikolaj Hartmann raczej był platonikiem i twierdził, że wartości istnieją w sposób idealny, tak jak na przykład byty matematyczne, prawda, które mają charakter pewnych niezależnych od nas idei. Otóż podobnie rozróżniał wartości subiektywne i obiektywne Dietrich von Hildebrandt, który twierdził, że istnieją tak zwane dobra, bo on używał pojęcia dobro obiektywne i subiektywne dla osoby, prawda? I tu już się pojawi kontekst osobowy, do którego za chwilę przejdę. To sami rodzice niejednokrotnie wiedzą, kiedy dziecko prosi o to, by mogło kilka godzin pograć w gry komputerowe, bo dla niego to jest subiektywne dobro, czy pewna wartość, a mama mówi, możesz pograć godzinę, ale poza tym musisz odrobić lekcję, bo to jest inne obiektywne dobro, prawda? Zatem jest tu jakiś konflikt między tym subiektywnym spojrzeniem na wartości i obiektywnym spojrzeniem, jak twierdził Hildebrandt. Z kolei neokantysta Heinrich Rickert zwraca uwagę na szczególną rolę człowieka. Powiada on, że wartości rzeczywiście istnieją idealnie, natomiast one mogą być urzeczywistnione tylko w świecie poprzez człowieka, prawda? Człowiek jest jakby takim pasem transmisyjnym dla tych wartości. Jeśli człowiek nie będzie budował sprawiedliwych struktur społecznych, no to nie będą one sprawiedliwe. No jeśli nie będzie tworzył funkcjonalnej przestrzeni, to będzie niefunkcjonalna, prawda? Jeśli nie będzie wprowadzał zasad moralnych do swojego życia czy życia wspólnotowego, no to ta wspólnota będzie niemoralna i tak dalej. I w podobnym duchu wypowiadał się ksiądz Tischner, który mówił, że wartości potrzebują człowieka, aby je on zrealizował, natomiast człowiek potrzebuje wartości, aby go one ocaliły. I teraz przejdę już do kwestii, która nam się tutaj zaczyna powoli komplikować w całym tym sporze. Mianowicie mówimy wartości, ale mówimy także człowiek, prawda? Człowiek jest istotą indywidualną, niepowtarzalną. Nasze relacje to są relacje międzyosobowe. I tu chciałbym wskazać na drogę, którą przeszedł w swojej filozofii ksiądz profesor Tischner, także krakowski filozof, uczeń Romana Ingardena, który początkowo pozostawał pod bardzo silnym wpływem Maxa Schellera i jego aksjologii, a następnie dokonał pewnego odwrócenia i stwierdził, że to nie wartości są pierwsze, tylko pierwsza jest obecność innego człowieka, doświadczamy obecności innego człowieka. I mówi właśnie, te wartości muszą być jakoś dostosowane do sytuacji i położenia tego człowieka, do jego aktualnych potrzeb. Natomiast ci, którzy wpatrują się tylko w światło idei, w światło wartości samych, mogą ulegać pewnemu wypaczeniu, które on nazywał utopizmem moralnym. Powiada, utopista moralny jest tak wpatrzony w ideę jak w słońce, że ślepnie na obecność innych. I w gruncie rzeczy taki czysty idealizm aksjologiczny może się ostatecznie okazać szkodliwy społecznie, jako niezdolny do pewnej wrażliwości w życiu międzyosobowym i wspólnotowym. I choć moralność wskazuje nam na to, że musimy jakoś do tych idei, wartości idei się odnosić, prawda? Bo gdyby ich jakoś nie założyć, nie wiem jak one istnieją, prawda? To niemożliwa byłaby powinność moralna. No bo jeżeli mówimy, że stosunki społeczne są jakoś sprawiedliwe, ale mogłyby być bardziej sprawiedliwe, moglibyśmy być bardziej moralni albo bardziej prawi, no to w konsekwencji odnosimy nasze relacje do jakiegoś wzorca, prawda, jakiejś miary. Tak naprawdę nie wiemy, jaki to jest wzorzec czy miara, prawda? I teraz rodzi się pytanie, co by się stało z relacjami społecznymi, gdybyśmy z tych, nie wiem, czy wyimaginowanych, czy faktycznie istniejących wzorców zrezygnowali. Ale z drugiej strony, i tu znowu wracam do księdza Tischnera,
wartości pozostają z sobą w rozmaitych konfliktach. Prawda? On był tym myślicielem, który pokazywał na bardzo głęboki dramatyzm relacji między wartościami. I tu podam może bardzo prosty przykład. No, choćby już Arystoteles zwraca uwagę na to, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami sprawiedliwości. Prawda? Jedna to sprawiedliwość matematyczna, prawda? Druga proporcjonalna. Jedna mówi wszystkim tyle samo, bo jesteśmy ludźmi i każdemu należy się tyle samo, prawda? Chodzimy wszyscy do lekarza, potrzebujemy środki finansowe na lekarstwa, na jedzenie. No i w tym kierunku jakby, jeżeli się nie mylę, idzie być może taki pomysł w niektórych krajach wprowadzenia pensji obywatelskiej, prawda, równej dla wszystkich. No ale inni mówią, no niekoniecznie dlatego, że ci, którzy mają wyższe emerytury, to dlatego, że kiedyś więcej pracowali, a ci pierwsi nie pracowali i dlatego sprawiedliwość nie może być wyrównawcza, czy tylko proporcjonalna, prawda? Zatem na przykład jeśli władza wyrównuje emerytom emerytury każdego roku, no to jedni mówią, powinna to zrobić kwotowo, bo to jest sprawiedliwe, a inni mówią nie kwotowo, bo to nie jest sprawiedliwe, prawda? I tych dwóch sprawiedliwości nie pogodzimy. Lub inny przykład konfliktu między sprawiedliwością i solidarnością. Prawda? Jako ludzie mówimy, powinniśmy być solidarni wobec wszystkich, którzy na przykład nie mają ubezpieczenia medycznego i powinni móc pójść do lekarza i korzystać z opieki medycznej. No ale może się zdarzyć tak, że ci, którzy najwięcej wnoszą do tego systemu medycznego, bo najwięcej pracują i kiedy już pójdą do lekarza, to się okaże, że lekarz ich nie przyjął, bo wyczerpały się środki, z których korzystali ci, którzy nie pracując chodzili do lekarza, prawda? A zatem im więcej solidarności, to może być mniej sprawiedliwości. Tego napięcia się nie da zwyciężyć, prawda? I takich przykładów można by podać całe multum, całe mnóstwo. No więc może na razie tyle w całej kwestii, natomiast na sam koniec chciałem podjąć ten wątek, o którym profesor Hausner wspominał i który dla mnie jest absolutnie kluczowy i dlaczego ja się zajmuję wartościami. Mianowicie dlatego, że oczywiście wartości instrumentalne są ważne, prawda? Bo to są wartości podstawowe dla nas. Nie możemy żyć bez komputerów, internetu, nowoczesnych technologii. Tylko czym one będą, jeśli zapomnimy o wartościach egzystencjalnych? I tutaj chciałbym powrócić do znanego rozróżnienia, do którego ciągle wracam, wprowadzonego przez Otto Friedricha Bollnowa, prawda, który mówi, że czymś innym jest intelekt, który pozwala nam odkrywać wartości instrumentalne, ale intelekt ma to do siebie, że on jest właśnie neutralny na wartości. Prawda? Ja mogę internet wykorzystać zarówno do kształcenia, tworzenia więzi społecznych, pisania prac naukowych, ale mogę go wykorzystać także do kradzieży z banku, do kradania ludzi, do mikrotargetowania, do oszustw, do hejtowania. I wartości instrumentalne nie są tu ani dobre, ani złe. Jakby powiedział Fryderyk Nietzsche, są poza dobrem i złem tak naprawdę. Natomiast to, do czego my te wartości instrumentalne wykorzystujemy, zależy od naszej wrażliwości na wartości egzystencjalne. Prawda? Bo można sprawnie budować drogi i można sprawnie oszukiwać. I może na razie tyle tytułem wstępu. Bardzo. Teraz Piotr w kontrgłosie. Dlaczego ty masz zastrzeżenia wobec filozofii wartości? Tak, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do zabrania głosu. W przeciwieństwie do Tadeusza, ja nie zajmuję się wiele aksjologią, gdzieś zostałem w edukacji filozoficznej dość szybko nabrałem do tej kategorii obiekcji. Powołam się też na historię filozofii tej dwudziestowiecznej. Akurat o tym Tadeusz Gadacz nie wspomniał, czyli o krytyce wartości, której autorem jest Martin Heidegger, wywodzący się ze szkoły fenomenologicznej, znajomy Schellera i innych niemieckich filozofów wartości z nurtu fenomenologicznego.
I Heidegger to jest taki bardzo kategoryczny i gwałtowny od myślenia według wartości odszedł w imię, jak sam się potem tłumaczy, bo oczywiście w świecie, w którym ta kategoria jest utrwalona, natychmiast się pojawia jakiś zarzut nihilizmu czy relatywizmu. Heidegger mówi, to myślenie zwrócone przeciwko wartościom nie twierdzi, cytuję tutaj jego wypowiedź, że wszystko, co określa się jako wartość, czyli kultura, sztuka, nauka, godność człowieka, świat, Bóg, że to wszystko jest bez wartości. Chodzi raczej o to, by wreszcie zobaczyć, że właśnie naznaczenie czegoś piętnem wartości pozbawia wszelkiej godności to, co w ten sposób jest wartościowane. I jak on to rozumie, to pozbawienie wartości, mianowicie stwierdza, i to już w kontekście naszego wykładu profesora Hausnera się bezpośrednio mieści, powiada Heidegger, że wszelkie wartościowanie, czy mówienie o wartościach, również o wartościach obiektywnych, jest tak naprawdę subiektywizacją. To znaczy, koniec końców, tam gdzie jest mowa o wartościach, to wszystko się sprowadza do podmiotu, który wartościuje, szacuje wartość rzeczy, zjawisk, idei i tak dalej, odnosząc to do siebie. Więc nawet jeżeli odwołuje się do kategorii obiektywnych wartości, to jest to siłą rzeczy subiektywizacja i budowanie takiej uprzywilejowanej pozycji podmiotu w rozpoznaniu, opisaniu struktur rzeczywistości. Heidegger, jak wiadomo, nowożytną kategorię podmiotu podważał, uważał, że znów ona jest jakimś zafałszowaniem czegoś takiego, co moglibyśmy nazwać wykładnią ludzkiej egzystencji. Mówił o Dasein, mówił o byciu w świecie, podkreślał w taki relacyjny charakter egzystencji, natomiast to, co jeszcze w tym żargonie, no bo niestety to jest trochę żargon, filozoficzny język Heideggera jest istotny, no to jest pojęcie bycia. Tam, gdzie Scheller mówi o wartościach, tam znika gdzieś z pola widzenia, z pola zapytywania to, co jest samą zagadką rzeczywistości, czyli pytaniem o sens bycia, co to znaczy, że się jest. Zamiast pytać o co to znaczy być, to zaczynamy zastanawiać się, co jest wartościowe i jakim wartościom należy służyć. I że to jest jakieś takie kluczowe przesunięcie. No, to jest sposób myślenia, nie ukrywam, dość mi bliski, ale można go znaleźć również gdzie indziej, bo wywodzi się to myślenie według wartości, chociaż powstaje on rzeczywiście na przełomie XIX-XX wieku, próbuje się wywodzić choćby od Platona, ale jak zobaczymy u Platona, czym są idee, no to widać, że no to jest, delikatnie mówiąc, przynajmniej tendencyjne, tak? No bo weźmy nawet ideę dobra. Kiedy o niej opowiada Platon, to jest ona raczej niedosiężną zagadką samej rzeczywistości, że coś jest. A ten filozof, który kroczy na drodze filozoficznego rozwoju, on wznosi się ku idei dobra, ale on nie wie, czym ona jest. To dobro jako jakiś ostateczny podkład, fundament rzeczywistości jest jakąś wielką tajemnicą, która przekracza myślącego człowieka i co najwyżej mu jakoś prześwituje. To nie jest wartość, którą się można konkretnie nazwać i się nią pokierować. Tak? To jest jakby trochę inna perspektywa. Tego typu wrażliwość filozoficznie jest mi po prostu bliższa i dlatego nie uprawiam aksjologii. Natomiast ja bym się chciał odnieść, bo to myślę jest dla nas przedmiotem dywagacji, nie tylko poszerzenie horyzontu myślenia czy sporu o wartości, który się toczy w filozofii, ale też jakoś odniesienie się do tego projektu śmiałego, oryginalnego, który proponuje Jerzy Hausner. I ja tak się składam, stąd też pewna nasza, można powiedzieć, zażyłość intelektualna, że kiedy Jerzy Hausner rozpoczynał swój projekt ekonomii wartości, to miałem tę okazję, że trochę na ten temat rozmawialiśmy, na temat tego w ogóle, czym są wartości i jak sam Hausner je rozumie. I w związku z tym gdzieś mam takie wrażenie, że stykam się z tym projektem i
i rozumiem jego intencje i wydaje mi się, że ich się nie da pogodzić z tym wielkim dyskursem aksjologicznym, głównie fenomenologicznym, który streścił tutaj profesor Tadeusz Gadacz. Wydaje mi się, że tutaj się mówi o wartościach trochę inaczej. Mówi się, tak bym sobie to określił, bardziej w kontekście filozofii życia. I wydaje mi się, że też o tym pisałem, że w tym sposobie myślenia kluczowe jest pojęcie nie wartości, które trzeba realizować, którym trzeba służyć, tylko podstawowym, kluczowym pojęciem jest pojęcie rozwoju, tak? Życia ludzkiego, które jest nieustanną zmianą, adaptacją, reagowaniem na rzeczywistość, na jej pewien wariabilizm. I to życie, które chce się rozwijać w tym starciu z rzeczywistością, ono wytwarza. I to jest to tutaj kluczowe, że wedle profesora Hausnera wartości są wytwarzane. Nawet te egzystencjalne są w jakimś procesie kulturowym czy społecznym wytwarzane. No nie są rozpoznawane, sczytywane z gwiazd, czy z bytu Bożego, czy z pozaziemskich idei. One są wytwarzane. A więc to się nie do końca wpasowuje w ten kontekst w fenomenologii aksjologicznej. I to jest, można powiedzieć, połączone z tym procesem rozwoju. I zaryzykowałbym nawet taką tezę i powiedziałbym, że tam, gdzie postulujemy istnienie obiektywnych wartości, które są niezmienne i ponadczasowe, tam zamiera proces rozwoju, tak rozumiany jako właśnie reagowanie życia zbiorowego i indywidualnego zarazem na to, co jest zmieniającą się rzeczywistością. Tak, tam się jakoś wyskakuje poza nurt życia, tam się, można powiedzieć, galwanizuje, powiem bardzo prowokacyjnie, galwanizuje się trupa pewnych ideałów. Natomiast jest się już poza nurtem życia, który jest ciągłą zmianą. Więc tutaj u Jerzego Hausnera widzę bardzo mocno nurt filozofii życia, w którym też pojęcie wartości się pojawia. Pojawia się ono chociażby u Nietzschego, ale ono jest w jakiś sposób, nie wiem, wtórne wobec, co innego jest tak zwanym pierwszym słowem tego rodzaju myślenia. Tym pierwszym słowem nie jest wartość. I to jest, wydaje mi się, tutaj kluczowe, więc to tak trochę jakby jeszcze poszerzając kontekst i z ciekawością odnośnie ad vocem Tadeusza Gadacza. Oczywiście, Tadeusz, ale ja chciałbym najpierw znaleźć taki wątek, który by nawiązywał do wypowiedzi Tadeusza, i później on, a później znajdę taki wątek, Piotr, do twojej wypowiedzi. I ten wątek, do którego chcę wykorzystać, to jest to, co powiedziałeś w pewnym momencie o pieniądzu i Tatarkiewiczu. I postawię cię wobec takiego to problemu. Weźmy ten papier, który jest pieniądzem, a konkretnie chodzi mi o jednodolarówkę, o papierową jednodolarówkę. I na tej jednodolarówce są dwa istotne napisy. Jeden nazywa się United States of America. Co oznacza tam United States of America? Oznacza, że wartość tego pieniądza, wartość tej jednodolarówki jest gwarantowana przez władzę. Tak? Co to konkretnie oznacza? Że rezerwa federalna prowadząca politykę pieniężną powinna tak prowadzić politykę, żeby ten pieniądz nie tracił wartości, a jednocześnie istnieją inne mechanizmy, które mają zapobiegać jego utracie wartości. I tu stoją warunki instytucjonalne. To jest to, co powiedziałeś, że wartości mogą się urzeczywistniać, jeśli istnieją pewne warunki. Ale jest drugi napis. In God we trust. Na jednodolarówce napisane jest In God we trust. Przy czym to nie jest deklaracja religijna. Ona się odwołuje do Boga, ale to nie jest stricte deklaracja religijna. Ona oznacza, że ten pieniądz wymaga, żeby działał, żeby wypełniał swoje funkcje, coś jeszcze innego niż United States of America. Oznacza mianowicie to, że ten pieniądz działa dlatego,
że my ufamy nie tylko we władzę, ale ufamy w to, że posługując się tym pieniądzem, uczestnicząc w wymianie gospodarczej, my dokonujemy ekwiwalentnych aktów wymiany. I że to polega na tym, że musimy wzajemnie ufać w ten proces i ufać sobie, również ludziom, których nie znamy, bo dokonujemy wymiany, która ma bardzo wiele różnych rozgałęzień. I co ja chcę przez to powiedzieć? Że jedna część tego problemu, o którym dyskutujemy, jest zakorzeniona w instytucjach i warunkach, które ludzie tworzą. I tu się w pełni z tobą zgadzam, że jeśli tworzymy warunki, w którym niszczą praworządność, to nie będzie sprawiedliwości. Jakkolwiek byśmy jej mocno nie nazywali i przywoływali. Ale z drugiej strony, to, co jest tak istotne, o czym rozmawiamy, wymaga, i to jest jakby inna część tej twojego wewnętrznej rozmowy przy przywoływaniu innych filozofów, wymaga jednak uznania, że istnieje coś ponad nami, ponad tą konkretną sytuacją. Coś, co jest transcendentne, choć nie musi być tak zdefiniowane, że jest nadane. Znaczy w tym sensie ja uważam, że my potrzebujemy obiektywizmu i potrzebujemy transcendentności, ale nie transcendentności nadanej. Także wszystko, co istotne w istocie rzeczy, w istocie poszukiwania sensu życia, musi być jakieś transcendentne odniesienie, a jednocześnie ono nie może być nadane. To znaczy, że ono nie jest przez kogoś, ono nie jest absolutne. I to jest to, że ja absolutnie uważam, że jeśli ma sens rozmawianie o wartości, to nie możemy być poza tym dyskursem filozoficznym. Nie musimy w nim uczestniczyć na zasadach, które proponowali ci autorzy, o których ty powiedziałeś. Nie musimy uczestniczyć na zasadach fenomenologów. Możemy to prowadzić według siebie, możemy nawet prowadzić to w cieniu tamtych wielkich sporów, znając je, ale nie możemy od nich kompletnie uciec. W tym sensie w tej części wypowiedzi jestem bliżej ciebie niż Piotra, a w drugiej części będę bliżej Piotra niż ciebie. Ale na razie stawiam cię wobec tego wyzwania, jakim jest jednodolarówka papierowa. Dobrze. Powiedziałeś, Piotrze, że według ciebie wartości obiektywne, kiedy są realizowane, się subiektywizują. No, oczywiście, że tak, dlatego że zawsze one są odniesione do osoby, która je realizuje i co do tego pełna zgoda, że to my wytwarzamy te wartości, prawda? Tak jak artysta wytwarza dzieło sztuki, czy architekt tworząc piękny projekt, czy ekonomista, nie wiem, tworząc jakąś teorię ekonomiczną. Natomiast kiedy patrzymy jednak z perspektywy hermeneutycznej, myślę tutaj o Gadamerze, no to on pokazuje wyraźnie, że jest coś takiego jak tradycja, która jest historią utrwalania pewnych wartości, prawda? I to zasadniczo różni między innymi nauki kulturowe, w których świat wartości odgrywa kluczową rolę od nauk przyrodniczych, że w naukach kulturowych potrzebujemy no, jednak pewnych wieków czasu, żeby pewne wartości przeszły próbę. Dlatego ja mówię, że historia odgrywa podobną rolę jak laboratoria w naukach przyrodniczych, bo tu się weryfikuje pewne teorie za pomocą doświadczenia, a tu historia odrzuca ziarno od plew, czy też bada, czy coś jest złote, czy tombakiem, prawda? No i teraz, gdybyśmy sprowadzili wartości do czystego subiektywizmu, to rodzi się pewnego rodzaju groźba. I tu odpowiedź, może ja się wytłumaczę, dlaczego, choć oczywiście nie jestem idealistą aksjologicznym w sensie Platona, bo bliższy jest mi Tischner, prawda? Ta konfrontacja wartości z człowiekiem i wspólnotą społeczną dla mnie jest kluczowa. To jednak dlaczego tak się troszkę trzymam tego obiektywizmu, ponieważ no, kultura ponowoczesna w gruncie rzeczy nam zaproponowała pewną wizję przekreślenia hierarchii wartości. Prawda? Zatem z tej perspektywy mogę powiedzieć, że nie ma różnicy, nie wiem, między pisarstwem Goethego a Masłowskiej, prawda? No bo jeden lubi czytać Masłowską, drugi Goethego, to prawda. Każdy czyta takie książki, słucha takiej muzyki, jakiej chce. No ale wtedy, czy dałoby się w ogóle, gdybyśmy zrelatywizowali wszystkie wartości, utrzymać coś takiego jak
kulturę wysoką, prawda? Dlaczego pewne dzieła sztuki jednak chronimy? Utrwaliły się one w tradycji. Dlaczego do dzisiaj czytamy Platona? Przecież to nie może być kwestia mody, prawda? A zatem rodzi się pytanie, czy jest coś takiego jak pewien rdzeń ludzkiej tożsamości, który się w dziejach odsłania, prawda? Rdzeń pytań ludzkich, poszukiwanie odpowiedzi, tego, co uznajemy za bardziej w gruncie rzeczy wartościowe. To znaczy, nie twierdzę, że absolutnie, ale jednak bardziej, prawda? I tu jest moja obawa, że no, radykalne przekreślenie no, obiektywizmu aksjologicznego może doprowadzić do kompletnego relatywizmu kulturowego, co w gruncie rzeczy się już w tej chwili dzieje na naszych oczach. Natomiast wracając do Heideggera, to no, to mam zasadniczą wątpliwość, bo właśnie ksiądz Tischner, pisząc tekst Myślenie według wartości, nawiązał do Heideggera, ale polemicznie. I uważam, że słusznie, dlatego że no, jeśli bycie, prawda, nie moje bycie, jak w Seinunzeit, tylko bycie w ogóle ma być miarą etyki w gruncie rzeczy, której Heidegger nie napisał, no to rodzi się ogromny problem. Ja akurat jestem w tej chwili na świeżo po lekturach Heideggera, w związku z próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego jego myślenie nie ochroniło przed złem, tak jak twierdziła Hannah Arendt, że powinno myślenie ochronić przed złem. Prawda? No. I Heidegger w pewnym momencie mówi w okresie rektoratu, że skoro bycie się od nas odwróciło, to przywódcy nie są winni, bo oni są tylko emanacją odwróconego bycia, no to nie ma odpowiedzialności. Prawda? I tu dla mnie to jest bardzo ważne pojęcie, odpowiedzialność społeczna czy odpowiedzialność indywidualna. Dlatego się tak trzymam wartości. Natomiast absolutna zgoda co do tego, że wartości idealne mogą być niebezpieczne i są. I szczególnie XX wiek to pokazał, prawda? Bo ta formacja ideologiczna, która próbowała wprowadzić idealną sprawiedliwość, no doprowadziła do radykalnej katastrofy. I stąd bliższa mi jest taka etyka właśnie jak Nietzschego, prawda? Który mówi, nie patrzmy w wielkie ideały, bo ci, którzy służą wielkim ideałom, w gruncie rzeczy grają w znaczone karty. Tylko ufajmy takim wartościom jak życzliwość, o której Nietzsche bardzo pięknie pisał. A Georg Simmel powiada, zastosujmy raczej, i jest to mi bardzo bliskie, etykę słabą, jak on mówi, schwachliche Ethik, czyli taką, dla której kluczowymi wartościami są takie właśnie jak życzliwość i przyzwoitość. Bo one nas konfrontują z ludźmi, prawda? No więc może na razie tyle, jeśli chodzi o kwestię odpowiedzi. Piotr, teraz ty. Piotr, twoja reakcja. Znaczy, okej, okay, myślę, że już się te stanowiska trochę zaczynają zbliżać. Znaczy, ja myślę, że to, co jakoś mnie przekonuje, i to jest na poziomie bardzo teoretycznych założeń, czy pewnych fundamentalnych rozpoznań, a w kręgu intuicji filozoficznych, które gdzieś między innymi u Heideggera znajduje, znaczy to, że dyskurs wartości po prostu służy czemuś bardziej fundamentalnemu, to znaczy pewnemu samowyniesieniu podmiotu ludzkiego w rzeczywistości i takiej pewnej autodeifikacji podmiotu względem tego, co go otacza, że ma on uprzywilejowane i fundamentalne miejsce w uniwersum świata. I wydaje mi się, że ta intuicja jest jakoś na rzeczy, to znaczy, że wartości wtedy stają się pewnymi hipostazami, przy pomocy których ten odwołując się do których ten podmiot dokonuje w gruncie rzeczy nihilistycznej ekspansji i być może nawet ubiera to w jakieś słowa wzniosłe. I tutaj, no gdzieś tutaj widzę problem, tak? To znaczy, wydaje mi się, że można rozmawiać o wartościach i można dywagować na ich temat, ale pod warunkiem, że się tę, powiedzmy, po heideggerowską krytykę podmiotu nowoczesnego jakoś bardzo mocno weźmie pod uwagę. I wydaje mi się, że akurat ksiądz Tischner przynajmniej częściowo ją brał pod uwagę
I to wydaje mi się ciekawe. Natomiast jeśli chodzi już o taką osobisty wybór, to, no to jasne, że tego typu minimalizm etyczny wydaje mi się o wiele bardziej jakby obiecujący w sensie społecznym. Zdecydowanie z tym się zgadzam. Natomiast jeszcze, jeśli można o tym niczym kilka słów, to znaczy myślę, że też można inaczej jeszcze bronić dyskursu wartości, bo Nietzsche wzywa do przewartościowania wartości, nie do ich odrzucenia. I mówi na przykład o tym, że trzeba odrzucić stare wartości, a trzeba tworzyć nowe wartości. I to oczywiście można zrozumieć bardzo zdroworozsądkowo na zasadzie teraz my, prawda? Tamte wartości nam nie służą, stworzymy sobie nowe i będziemy za nimi szli. Natomiast można to zrozumieć trochę głębiej. Ja teraz nie mam czasu na to, żeby to uzasadniać, ale ta interpretacja jest następująca, wydaje mi się zgodna z intencjami Nietzschego, że wartości stare to są te, które mają nas we władaniu. Mają nas we władaniu i my im tylko i wyłącznie służymy. My je jakby tylko i wyłącznie reprodukujemy, tak? Jesteśmy wobec nich w jakiś sposób wtórni, albo może inaczej, one jakby są sposobem naszego, że tak powiem, okopywania się w rzeczywistości. Natomiast tworzenie wartości nowych, to nie chodzi o to, że my zrobimy nowe wartości, tylko chodzi o to, że kluczowe jest sam proces tworzenia, tak? Że my podejmujemy niejako na nowo, po raz pierwszy, we własnym imieniu jakąś próbę zmagania się z rzeczywistością i przecierania sobie przez tę rzeczywistość jakiejś ścieżki. I wydaje mi się, że taki impuls jest potrzebny w każdym momencie w ewolucji społecznej, tak? Że potrzebny jest ten impuls, jak to Nietzsche powie, pewnego burzycielstwa, obrazoburstwa, pewnej kontrkulturowości, która jest motorem tego, żeby właśnie coś takiego jak duch, czyli kultura wysoka, mogła istnieć. Tak? To znaczy, że dla mnie kultura wysoka to nie jest tylko i wyłącznie jakby kultywowanie tych już muzealne, prawda, tych już gotowych rzeczy, które przyniosła nam tradycja. Dla mnie to jest, można powiedzieć, pewien wzniosły wysiłek ducha w zmaganiu się z rzeczywistością, która jest pewną tajemnicą niewiadomą, a może chwilami jest przeciwnikiem albo jeszcze czymś innym. I wtedy dla mnie się generuje kultura wysoka, ale ona się w związku z tym zawsze będzie wiązać z próbą odnowienia, z próbą jakby przejścia jeszcze raz tej samej ścieżki, więc też z próbą tworzenia czegoś takiego może jak wartości. I w tej sytuacji te nowe wartości, które są cały czas tworzone, one już nie służą okopaniu się tylko i wyłącznie podmiotu i autodeifikacji, tylko one są pewną zasadą transgresji, tak? Że podmiot on jakoś wykracza poza siebie. To są pewne, trochę to jest może technicznych też mówię w kontekście naszych widzów czy słuchaczy tego wykładu, że może jest tutaj trochę technicznego żargonu filozoficznego, ale mam nadzieję, że to jest też dla Państwa czytelne, a dla mnie jest to bardzo istotne. No więc nie wiem, czy to jest do końca odpowiedź, bo wydaje mi się, że coraz bardziej przechodzimy od trochę takiej na siłę konfrontacji w pierwszym momencie do współmyślenia i to wydaje mi się bardzo cenne. Jeśli można, to jeszcze jeden wątek chcę podnieść i będę Was prosił o odniesienie się też do tego. Mianowicie z tej naszej rozmowy myślę, że to, co jest już dzisiaj teraz wspólnym fundamentem, jest to, że nie odrzucamy pojęcia wartości, uważamy je za potrzebne w naszych rozmyślaniach i rozważaniach, nie tylko czysto filozoficznych, ale też tych, które dotyczą codzienności życia społecznego. To pytanie, jakie jest nasze odniesienie do wartości? To znaczy, czy to jest tak, że wartości są czymś takim, czemu my mamy jako ludzie służyć, czemu mamy być posłuszni,
co jest nam zadawane, czy też wartości to jest to, co my wytwarzamy w przekonaniu, że to nam służy. I jeśli rozmawiamy w tym pierwszym nurcie rozważań, to oczywiście absolutyzujemy wartości. De facto prędzej czy później dochodzimy do sytuacji powstawania systemów wartości, czyli ideologii, które są ludziom narzucane przez taką czy inną władzę. I wartości stają się tak rozumiane źródłem opresji. Natomiast jeśli jest ten inny proces organiczny, to znaczy, że ludzie rozwiązując swoje problemy muszą odnosić się nie tylko do danej sytuacji, ale do czegoś, co było przedtem i co będzie potem. Czyli de facto wytwarzają wartości po to, żeby móc rozwiązywać swoje egzystencjalne problemy. Żeby to, co czynią, to, co robią, miało jakieś trwalsze, długotrwałe znaczenie, długotrwałą ciągłość, to oczywiście wartości są dla nich istotnym punktem odniesienia, poszukiwania, także i pewnego rodzaju zagadką, a nie są czymś, co ma ich zdominować, co ma ich pozbawić zdolności. No i przy takim rozumieniu oczywiście odniesienie wartości do rozwoju ma głęboki sens, ponieważ wartości w istocie rzeczy nie są czymś statycznym, czymś, co istnieje gdzieś w jakimś punkcie, do którego my mamy, nie wiem, się nawet jeśli tylko asymptotycznie się zbliżyć, ale istnieje w naszym życiu, w naszym zmaganiu się z codziennością, w naszym przezwyciężaniu siebie, w poszukiwaniu czegoś, co jest dla nas ważne, także w znaczeniu odpowiedzi na pytanie nie po to, jak żyć, ale jaki jest sens życia. Tak? Co, czym wypełniamy, jaką treścią wypełniamy nasze życie. I oczywiście tą treść odnajdujemy w relacjach do innych ludzi. Nie tylko do ludzi, których znamy, którzy są nam bliscy, ale w odczytaniu się w relacji do ludzi również, których nie znamy, do pojęcia człowiek. Może to akurat jest takie rozumienie, które by dawało możliwość jakby przełamywania tego, co powiedziałem, tej linii demarkacyjnej między subiektywizmem i obiektywizmem wartości. Piotr lub Tadeusz, kto? To spróbuję odpowiedzieć, to się odniosę do Piotra, mianowicie jeszcze raz chciałem przypomnieć ten moment zwrotu, który się u księdza Tischnera dokonał, kiedy powiedział, że to nie wartości są pierwsze, tylko obecność innego człowieka, prawda? Bo problem polega na tym, że to, co dla jednego będzie sprawiedliwością, dla innego w tej samej sytuacji nie będzie sprawiedliwością, a zatem musimy, jak on mówił wprost, to patrzeć jakby w twarz, prawda, człowiekowi i właśnie do tej subiektywnej miary odnosić wartości, bo inaczej to będzie albo utopizm moralny, albo ideologia. I teraz na sam koniec powiem, ja aksjologię wyznaję. Dla mnie to nie jest aksjologia w tym sensie platońska, tylko aksjologia idealistyczna. Myślę, że to będzie, czy dialogiczna, przepraszam, i to będzie odpowiedź także dla Piotra. Otóż jeżeli ja mówię o sprawiedliwości, to nie chcę powiedzieć, że ja wiem, co to jest sprawiedliwość, ja wam ją narzucę albo ja was jej nauczę, prawda? Ani też nie mówię, że to ja jestem sprawiedliwy, tylko ja to rozumiem w ten sposób, że ja chcę być sprawiedliwy wobec innych, a zatem czynić sprawiedliwość. To samo, kiedy mówię o prawości, prawda? Nie mówię, że ja wiem, co to jest prawość i ja w tym kraju tę prawość wprowadzę, prawda? Bo to brzmi groźnie. Ani nie mówię, że jestem prawym człowiekiem. Tylko chciałbym się starać, żeby ona zapanowała między ludźmi. I teraz piszę taką książkę dla mnie dość zasadniczą, mianowicie o dobromyślności, filozofia po Auschwitz i Kołymie. I wydaje mi się, że ten dialogiczny wymiar aksjologii jest jedynym, który w tej chwili w ogóle ma jakąkolwiek wartość i jedynym, który nas może ocalić przed tym barbarzyństwem, które miało miejsce w XX wieku. Piotr? Czy ja myślę, że znaczy spór nie jest chyba pomiędzy nami o to, tak naprawdę za czym w życiu iść warto, podkreślam warto i to już jest gdzieś w stronę wartości, tylko no ten spór jest po prostu o to, jak jakoś konceptualnie sobie wizualizować cały ten proces życiowy, który wiążemy z etyką, etycznością.
jaki w związku z tym model teoretyczny gdzieś, jaki język obrać i każdy język ma jakieś swoje plusy i minusy. I ja po prostu starałem się powiedzieć o pewnych minusach jakby przyjęcia dyskursu aksjologicznego, co nie znaczy, że nie interesuje mnie to, co jest wartościowe i że nie jest dla mnie istotne to, żeby, nie wiem, być sprawiedliwym człowiekiem i że to w ogóle są inne dla mnie poziomy. Natomiast jeśli chodzi o dialogikę, tak, to ja tutaj się w dużym stopniu zgadzam. I jest taki uczeń księdza Tischnera w Krakowie, którego wszyscy tutaj w trójkę bardzo dobrze znamy, czyli Jacek Filek. I on jest najradykalniejszym filozofem dialogu, w dobrym tego słowa sensie, uprawia tą refleksję jako właśnie filozofię pierwszą. No i on potrafi też w sposób bardzo taki przejrzysty pewne rzeczy mówić. I gdzieś mi to przyszło do głowy kiedyś tam już, kiedy rozmawialiśmy o aksjologii z Jerzym Hausnerem. Filek mówi tak, idąc za Tischnerem, to znaczy człowiek jest czymś, zawsze jest kimś wezwanym, coś wzywa człowieka i dopiero wtedy coś człowieka zagaduje, a dopiero wtedy człowiek wstaje w zadziwieniu czy w pytaniu, bo jest zagadnięty, jest zapytany i tym, co nas zagaduje, to dla aksjologów są wartości, to dla Heideggera jest bycie, a dla dialogików takich zwłaszcza jak Levinas to jest twarz innego, czyli ten, upraszczając na nasze potrzeby, ten drugi człowiek, który staje przede mną wraz z całą swoją, nie wiem, słabością, swoimi potrzebami, ale też tym wszystkim, co w nim jest może ambiwalentne, tak? Jest jakimś dla mnie wezwaniem. No i Filek mówi, że jest ostry konflikt i to zapewne widzi ostrzej niż Tischner, ale jest to gdzieś kontynuacja tej samej refleksji, tylko on to stawia na ostrzu noża, jest konflikt pomiędzy sytuacją, w której ja idę za wzywającymi mi wartościami, bo wtedy ja mogę w imię wartości zdeptać twarz drugiego. Natomiast no, w związku z tym, powie Filek, trzeba odrzucić wartości jako fundament myślenia i przyjąć odpowiedzialność za twarz drugiego. Natomiast w tym dyskursie znowu wartości nie znikają. On opowiada, one się pojawiają, one wracają, ale nie już jako pierwsze słowo myślenia, tylko no, coś bardziej funkcjonalnego. To znaczy nagle się okazuje, że oprócz drugiego, innego, tego innego, który jest drugi człowiek, pojawia się ekskluzywna relacja twarzą w twarz, pojawia się trzeci, czy też pojawiają się trzeci. Prawda? Jest nagle nie tylko ta druga osoba, ale jest jeszcze trzecia, czwarta, piąta i dziesiąta, które też ode mnie, one też mnie wzywają do odpowiedzialności. Ja muszę się jakoś w tej przestrzeni, w cudzysłowie, rozdwoić lub rozstroić, muszę się jakoś rozdzielić, powstaje przestrzeń społeczna, w związku z tym mogę tutaj wrócić do pojęcia wartości, ale czysto funkcjonalnie, w jaki sposób mam tę moją odpowiedzialność rozdzielić na wspólnotę. I wtedy moim zdaniem na przykład tak, to pojęcie wartości staje się mniej, jeśli tak mogę powiedzieć, jak to się mówi, jakoś tak mocnego słowa chciałem użyć i widzę, że obawiam się w tym gronie i mi uciekło, ale w każdym razie, że one, no właśnie, okej, okay, niech będzie nawet takie słowo, że one wtedy nie są opresywne, czy nie są totalitarne, czy nie są przemocowe, o czym mówił Tadeusz, że w imię wartości też można robić różne rzeczy. Także no tak bym się odniósł, a więc ja bym gdzieś cały czas używanie tego pojęcia wartości z pewną nieufnością bym to robił i cały czas bym różne zastrzeżenia mnożył po to właśnie, żeby nie wylądować w takiej sytuacji, gdzie podmiot, który wie, co jest ważne,
idzie po swoje, tak? Idzie po swoje i to jeszcze z imieniem wartości dobry, prawda, dobra, prawdy, sprawiedliwości na ustach. Tego jest dużo i wydaje mi się, że paradoksalnie, bo dla mnie jest niezwykle istotna ta różnica pomiędzy kulturą wysoką a tak zwaną niską, co już jest oczywiście też wartościowaniem, ale ono jest dla mnie istotne. Wydaje mi się, że ono jest kluczowe i rzeczywiście powiedziałbym tak, że bardzo często ta kultura niska, to ona właśnie jest po stronie wartości w tym sensie, o czym ostatnio napisał książkę Michał Paweł Markowski, o której też rozmawialiśmy z Jerzym Hausnerem niedawno u mnie w teatrze, że no mamy plemiona, które mają swoje wartości, to które absolutnie w nie wierzą, absolutnie za nimi idą, tak? Natomiast w imię tych wartości bym się rzeczy rozgrywają swoje cyniczne, totalnie egoistyczne interesy. I to jest dla mnie ta kultura niska, która wysoka, ona będzie zawsze pytać o to, co jest ważne. Nigdy nie będzie, myślę, tego jakby domykać. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiem, że to ma pewne też zagrożenia w sobie, ale dzisiaj wydaje mi się, że to jest nam bardzo potrzebne. Przypomina mi się ten taki wiersz Paula Celana do Nelly Zaks, kiedy jest taki moment, ona jest wierząca, on jest niewierzący, oboje są mistykami i on w tym wierszu opowiada, jak mówił w stosunku do niej przeciwko Bogu, wreszcie się postanowił do tego przyznać. I ten wiersz kończy się taką piękną frazą: Wir wissen ja nichts, was gilt, tak? My nie wiemy, co jest ważne. I w tym wcale nie jest nihilizm, w tym wcale nie jest jakieś cofnięcie się do tyłu, czy jakieś poddanie się. W tym jest, myślę, jakaś odwaga też przyznania się do tego, czym jest, w jakiej sytuacji w świecie jest człowiek, który się ze światem naprawdę mierzy. I, no i chyba tyle bym powiedział i w takim kontekście bym osadził całą próbę powrotu do i naszej rozmowy o wartościach. Wtedy wydaje mi się, że ona jest sensowna i perspektywiczna. Dziękuję bardzo. Tadeusz Gieracz. Jeszcze? Mogę anegdotę na koniec opowiedzieć? Ona zobrazuje to, o czym mówił. Mianowicie to jest anegdota opowiedziana mi kiedyś przez księdza Tischnera. Nie wiem, czy prawdziwa, czy nie, bo on czasami miał skłonność do fabularyzacji. Miała przyjść do niego kiedyś pewna nabożna kobieta i skarżyła się, że już udało się jej wyjść na szósty szczebel drabiny wartości, ale nie może wyjść na siódmy i prosiła o pomoc. A on ją pyta, po cholerę tam wychodziłaś. Dlaczego? No bo świat ludzki jest poniżej. Trzeba z tymi wartościami zejść w życie społeczne, a nie wpatrywać się w ideały. Dziękuję bardzo. Tadeusz użył takiego słowa dobromyślność. Pisze na ten temat książkę. Czekamy, będziemy czytać. Natomiast ja ostatnio się spotkałem z takim słowem dobrosprawczość. To dotyczyło sztucznej inteligencji. Bardzo zresztą modna w tej chwili autorka w Polsce, pani Aleksandra Przegalińska, używała tego słowa, że chodzi o dobrosprawczość, sztuczną inteligencję. Więc ja bym powiedział, że jeśli chcemy, żeby myślenie było dobre, a sprawczość była też dobra, to najlepiej można to zapewnić, kiedy myślenie jest współmyślnością, a działanie jest współsprawczością, bo tylko wtedy rodzi się współodpowiedzialność. I to jest najlepsze zabezpieczenie, nie przed tym, by uciekać od wartości, ale przed tym, żeby wartości po prostu nad nami nie dominowały. Nie żegnam się jeszcze z wami, bo będę powoli zamykał wykład, ale za tę część bardzo dziękuję. Proszę o pokazanie mojej prezentacji. I chcę wyraźnie powiedzieć, że wykład jest z ekonomii wartości. To, że dzisiaj filozofowie pomagali mi na ten temat rozmawiać, to dlatego, że jeśli w ogóle chcemy się w ekonomii posługiwać pojęciem wartości w sposób przemyślany, to musimy oczywiście jakoś nawiązać do tego, czym jest wartość. Nie da się od tego uciec. A ponieważ ja podkreślam, że wartości są wytwarzane, zarówno te instrumentalne, jak i te egzystencjalne, w związku z tym ja chcę podkreślić, że wytwarzanie wartości odbywa się w dwóch różnych porządkach. Jeden porządek to jest porządek,
które określają takie pojęcia jak wartości, normy, dobro. Dobro, które jest czymś powszechnym. Można z niego korzystać, nie mając pieniędzy, tak jak korzystamy z ogólnego zaufania. I porządek aksjonormatywny. Porządek aksjonormatywny powstaje w tym właśnie ciągu. Natomiast my, ekonomiści, koncentrujemy się głównie na innym ciągu, na wartości, kapitały, aktywa, dobra, co wyznacza porządek operacyjny. I w związku z tym głównie koncentrujemy się na tym efektywnościowym, instrumentalnym wymiarze wartości, a to nie jest ten wymiar jedyny i na pewno nie można uznać, że ten wymiar aksjologiczny możemy sobie w ekonomii pominąć. A ja dokładnie naciskam w drugą stronę moją prezentację, przepraszam. Więc chciałbym zaproponować ekonomistom, proponuję w ekonomii wartości inne podejście i w tym sensie przedstawiam Państwu założenia nowej ekonomicznej teorii wartości. Jest tych założeń kilka, przedstawię je w skrócie. Wartości mają społeczną naturę i nie da się ich wtłoczyć wyłącznie w indywidualizm. Ja nigdy nie neguję indywidualizmu. Jeden z wykładów nazywał się między indywidualizmem a wspólnotowością i ciągle podkreślałem, że potrzebujemy jednego i drugiego, ale nie da się wartości wtłoczyć w indywidualizm. Wartości mają naturę subiektywno-obiektywną. Obiektywizowanie dokonuje się w następstwie uogólnienia wspólnotowego doświadczenia. Tego doświadczenia naszego życia indywidualnego i zbiorowego. Bytową podbudowę wartości stanowi podmiotowość rozumiana dynamicznie i ewolucyjnie, a nie statycznie, nie podmiotowość nadana, a podmiotowość stawania się. Podmiotowość wynikająca właśnie z budowania relacji do innych, podmiotowość wynikająca z takich działań, które służą rozwojowi. Niezbędne jest rozróżnienie wartości egzystencjalnych, podmiotowych i abstrakcyjnych oraz instrumentalnych, przedmiotowych i konkretnych. Dalej, jedne warunkują drugie, z tym, że za podstawowe trzeba uznać egzystencjalne, a instrumentalne za pochodne. Ład aksjonormatywny jest kreowany przez podmioty prowadzące dyskurs i zdolne do myślenia modalnego. Ja mówiłem w jednym wykładzie, co to jest myślenie modalne. To jest to myślenie, które powstaje w przestrzeni dyskursu, właśnie dyskursu aksjonormatywnego. Dyskursu, który odnosi się do dobra i do zła. A na przykład dyskursu nie tylko o tym, jak sztuczną inteligencję uruchamiać, ale czemu ono ma służyć, a w związku z tym czemu nie powinno służyć. Jakie powinniśmy wprowadzać warunki, żeby sztuczna inteligencja się była wprowadzana, ale jakie ograniczenia, żeby nie była użyta przeciwko ludziom. Wartości instrumentalne, czyli dobra, są wytwarzane przez różnego rodzaju aktorów społecznych. Wartości są składnikiem kulturowego dziedzictwa, a tym samym są dane kolejnym generacjom i wspólnotom, które je reinterpretują i pomnażają. I to pozwala im zachować ciągłość i zmieniać się zarazem. To jest jeden z tych elementów odnoszenia wartości do rozwoju, który proponuje, co podkreślił Piotr Augustyniak. Wartości trzeba rozważać nie w kontekście równowagi, lecz rozwoju. Inaczej następuje absolutyzacja wartości. Fundamentalizacja myślenia i działania, a to paraliżuje dialog i rozwój. A więc aksjologia dialogiczna, ale aksjologia, a nie tylko dialog, czyli dialog odnoszący się również do wymiaru wartości, do wymiaru tego, co słuszne, co dobre, co właściwe, a nie tylko co opłacalne, co korzystne. Konflikt wartości jest nieuchronny, co nieustannie rodzi potrzebę aksjologicznej refleksji i dyskursu. Im więcej jako ludzkość technologicznie możemy, tym poważniejsze są pytania w tej sferze. Im więcej potrafimy w zakresie genetyki, biogenetyki, tym większa jest potrzeba refleksji etycznej na temat tego, jak posługiwać się technologiami. Jakie są konkluzje dzisiejszego wykładu, przynajmniej jakie konkluzje proponuję?
Mianowicie potrzebujemy jakiegoś wyważenia, balansu pomiędzy wytwarzaniem wartości egzystencjalnych i wartości instrumentalnych. I tylko wtedy, kiedy ten balans istnieje, indywidualizm nie niszczy wspólnotowości, nie rozbija wspólnoty. Jest wtedy indywidualizmem uwspólniającym, jest indywidualizmem dobromyślności jako współmyślności, dobrosprawczości jako współsprawczości, odpowiedzialności jako współodpowiedzialności. A świat społeczny staje się wtedy wspólnotą wspólnot. Jeśli wartości psychologizujemy i pozbawiamy je społecznej treści, również tej treści dotyczącej realnych sytuacji społecznych, realnego doświadczenia, czyli odnosimy je do czegoś, co jest znacznie, znacznie ponad nami i odległe, to nie uchwycimy tego, jak są wytwarzane wartości. Koncentrujemy się tylko na tym, czemu służą, a dokładnie czemu my powinniśmy służyć, a nie z czego one wynikają. Funkcjonalne ujęcie wartości nie jest wystarczające, pomija bowiem problem ich wytwarzania. Nie pytajmy najpierw, czemu wartości służy, natomiast w jaki sposób są wytwarzane, bo to, jak są wytwarzane, odpowiada na pytanie, czemu służą. Instrumentalizacja wartości może wynikać zarówno z ich absolutyzacji, to jest, czego przejawem jest hegemonia ideologiczna czy hegemonia kulturowa, jak i ich relatywizacji, to jest instrumentalizacja operacyjna. Obydwie skrajności implikują atrofię wartości i fundamentalizm. I instrumentalizacja prowadzą do tego, że wartości zanikają, stają się po prostu nieobecne lub jeśli są obecne, to są obecne ceremonialnie. Nie ma złych wartości. Zło rodzi ich skrajna absolutyzacja i skrajna instrumentalizacja. Dlatego ja próbuję połączyć indywidualizm ze wspólnotowością, subiektywizm i obiektywizm wartości. I myśl końcowa tego wykładu. Przezwyciężenie kryzysu współczesnej gospodarki rynkowej, także kryzysu, który jest wywołany zmianami klimatycznymi czy obecną pandemią, jest możliwe tylko wtedy, gdy jako wspólnota zwrócimy się w kierunku wartości egzystencjalnych, a nie jak dotąd niemal wyłącznie instrumentalnych. Bardzo często teraz ludzie podkreślają, że ten model, ten wzorzec konsumpcji, ten myślenie o gospodarce jak w perspektywie wzrostu gospodarczego i maksymalizowania konsumpcji doprowadził nas do tego, z czym musimy dzisiaj walczyć. I to jest efekt właśnie myślenia o wartościach przez pryzmat ich instrumentalizacji. Musimy zwrócić się w kierunku wartości egzystencjalnych, w kierunku życia, jego sensu, jego codzienności, jego jakości. A zwłaszcza, ale nie materialnych dóbr, tylko jakości życia, w tym dobrostanu. A zwłaszcza powstrzymamy nieograniczoną instrumentalizację wartości egzystencjalnych, czyli zrozumiemy, że ich poszanowanie jest fundamentem procesu wytwarzania wartości w ogóle, co stanowi dla mnie warunek przetrwania ludzkości, a ten mocny ton wcale nie jest taki bezsensowny, niezasadny, w sytuacji tego, z czym mamy dzisiaj w świecie do czynienia. Bardzo chciałem podziękować moim dzisiejszym gościom, panu profesorowi Piotrowi Augustyniakowi i profesorowi Tadeuszowi Gadaczowi. Jeśli mogę spojrzeć jeszcze na panów profesorów, to jeszcze raz Piotr i Tadeusz, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Była dla mnie także satysfakcja was słuchać, waszej wymiany zdań i móc się dołączyć do takiego istotnego dyskursu. Dziękuję bardzo i chcę pokazać slajd, który jest kończący merytoryczną część wykładu, a mianowicie mapa konceptualna, o czym dzisiaj mówiliśmy. O genezie wartości, skąd pochodzą, a dokładnie jak jest ich źródło, o subiektywizmie i obiektywizmie wartości, o wytwarzaniu wartości i o roli ludzi w tym procesie, o systemie wartości i zagrożenia, które wiążą się właśnie z budowaniem systemów narzucanych, czyli ideologii, o założeniu nowej ekonomicznej teorii wartości, to jest wykład z ekonomii wartości,
i o relacjach pomiędzy wartościami egzystencjalnymi i wartościami instrumentalnymi, która jest to relacja nierównoważna i to rodzi negatywne konsekwencje dla współczesności. Proszę Państwa, dziękując za uwagę, chciałbym Państwa zaprosić na ostatni wykład z tego cyklu. Wykład, który będzie przedstawiony nie w czwartek, bo w czwartek jest Boże Ciało, a 9 czerwca, czyli we wtorek. Świat po pandemii. Moim gościem będzie Edwin Bendyk. Edwin jest autorem książki, która tylko co się ukazała, a mianowicie jej tytuł W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. Będziemy rozmawiali o świecie, będziemy rozmawiali o Polsce. Będziemy rozmawiali o tym, o upadku, ale będziemy też rozmawiali o tym, że można się podnieść, że można podjąć wysiłek rozwiązywania naszych wspólnych ludzkich problemów. Świat po pandemii może być światem dobrym, może być światem wartościowym, może być światem dla nas wspólnym. Zapraszam Państwa na ostatni wykład z cyklu. Do widzenia.